Dzień dobry, kochani. Ja mam na imię Magda, witam Was w naszym zielonym domku, a dzisiaj będzie haul zakupowy. Biedronka ostatnio szaleje, świetną ma ofertę, jeżeli chodzi o rośliny i wybrałam się na zakupy również ja. A dzisiaj Wam pokażę, co udało mi się kupić, co udało mi się znaleźć i jak przetransportowałam rośliny pomimo bardzo dużego mrozu. Zapraszam Was serdecznie. I tak jak powiedziałam, kochani, na wstępie, pokażę Wam nie tylko co kupiłam, ale pokażę Wam też to, jak to przetransportowałam do domu. Będzie to taki, można powiedzieć, prawie unboxing, tylko bez pudełka. Taki właśnie mam piękny koszyk na zakupy i w tym koszyku właśnie przetransportowałam rośliny, ponieważ oferta w Biedronce była znakomita. Filodendronami obrodziło, można powiedzieć, w przekorzystnych cenach. No, można powiedzieć, że tą wisienką na torcie tej oferty była oczywiście jej wysokość, królewna Pink Princess. Także różowa królewna, która była w, no myślę, spektakularnej cenie poniżej 10 zł dostępna. Co prawda za małą sadzonkę w doniczce szóstce, ale powiedzmy sobie szczerze, no oferta taka, że marzenie. Marzenie, Biedronka nas rozpieszcza, więc już nie przedłużając, zobaczmy, co udało mi się kupić, a przy okazji Wam powiem, dlaczego to jest w tym koszu zakupowym. Jest to w tym koszu zakupowym, ponieważ był bardzo, bardzo zimny dzień i no nie wyobrażam sobie, żeby to można było tak po prostu chwycić doniczkę w ręce, wyjść ze sklepu i dojść do domu i wrócić z rośliną. No, skończyłoby się to na pewno podmrożeniem co najmniej tych młodych liści, a i może w ogóle liście by dostały mocno od tego mrozu. Było chyba minus 7, jak robiłam zakup. I tak jak, kochani, powiedziałam na wstępie, zacznę od tego, że pokażę Wam, jak transportowałam rośliny. Wykorzystałam taki koszyk zakupowy. Myślę, że wielu z Was ma taki koszyk w domu, więc warto o nim pomyśleć, jeżeli wybieracie się na zakupy i myślicie właśnie, że może traficie na jakieś rośliny, bo wtedy zamiast pakować tam nasze spożywcze produkty, to warto wtedy włożyć tam rośliny. To jest taki specjalny koszyk z termoizolacją. On ma taką folię, jest taki wyłożony folią i ja go właśnie sobie wykorzystałam do transportu roślin, ponieważ jak zobaczyłam tą ofertę, tą gazetkę Biedronki, zobaczyłam, że pojawiają się filodendrony i to takie filodendrony, które naprawdę chciałam mieć w swojej kolekcji i już nawet parę razy się przymierzałam do pewnych zakupów, ale ostatecznie zawsze coś, powiedzmy, było bardziej priorytetowe na mojej liście, gdzieś na coś na przykład była dobra oferta i dlatego decydowałam się zakupić akurat tamtą roślinę i zawsze gdzieś tam jakoś, powiedzmy, no brakowało miejsca w tym koszyku i tym razem stwierdziłam, kurczę, może się uda, pójdę do Biedronki, zobaczę, czy w mojej lokalnej Biedronce coś uda mi się znaleźć. I muszę przyznać, że nie biegałam po wszystkich Biedronkach w mieście, ani miastach ościennych. Po prostu w tej mojej najbliższej, którą mam zaraz na, można powiedzieć, trasie dom przedszkole, stwierdziłam, że po prostu wejdę i zobaczę, co tam słychać. Przy okazji kupię parę produktów spożywczych, ale miałam tym razem zamysł, żeby kupić rośliny, więc wzięłam ten koszyk, bo poprzednim razem, jak kupowałam te monstery, no to był zakup spontaniczny. Tu muszę przyznać, że gdzieś chyba na Instagramie mi się tak mygnęło, że mają być te monstery małpki właśnie, ale jakoś tak, no i miałam i w ogóle tak stwierdziłam, że nie, ale właśnie zobaczyłam je w sklepie i stwierdziłam, no wracacie ze mną. To w tym wypadku zakup był o tyle planowany, no że tak mówię, no jak znajdę coś, to spróbuję kupić, więc transportowałam rośliny w takim koszu. I tutaj jeszcze jedna z nich czeka, resztę już powyciągałam, więc ostatni, który został, to jest taki przepiękny filodendron Mikans. No, muszę przyznać, że Biedronka mnie zachwyciła i to chyba nie tylko mnie, ponieważ to są naprawdę bardzo dorodne sadzonki. Tutaj jest naprawdę sporo sadzonek przez ogrodnika powkładanych. Te pędy są długie. Myślę, że mają około 30 cm. Że mają około 30 cm. Jest ich kilka. Mają naprawdę bardzo zdrowe i momentami nawet bardzo długie korzenie powietrzne. I korzenie wychodzą też dołem doniczki, co wskazuje na to, że no te rośliny są po prostu bardzo solidnie przekorzenione. Rośliny nie są w jakimś małym mikrorozmiarze.
Rozmiar rośliny jest adekwatny do rozmiaru doniczki, co często bywa problemem, tak jak mówiłam w przypadku tych mikrusów, które przyszły z Allegro. Także taki mikansik. Złapałam ich aż w sumie 3. Proszę bardzo. Welwetowy atak dla Was. Bardzo lubię, jak szczególnie rośliny mają rozsądne ceny, kupić ich w kilka egzemplarzy, bo lubię, jak w mojej kolekcji gdzieś jest jakiś taki rytm i one się powtarzają. Lubię też takie na przykład 2 lub 3 właśnie doniczki w niedalekiej odległości, że pewne takie powtórzenie tych roślin następuje. Bardzo lubię to też w ogrodzie, także myślę, że na ten temat trochę więcej wiosną, ale 3 mikansy, no po prostu cudowne, przepiękne, ogromnie długie. No cena 15 zł. 15 zł, także myślę, że to jest świetna oferta. Biedronka naprawdę przechodzi, mam wrażenie, z czasem z gazetki na gazetkę samą siebie. Poprzeczkę sobie ustawili tak wysoko. Myślę, że żaden sklep nie ma takiej oferty roślin jak Biedronka. Lidl mocno gdzieś próbuje dogonić i mocno się stara. Ostatnio polepszyła się też oferta roślin w Aldi. Natomiast myślę, że Biedronka dalej jest liderem w tych dyskontach spożywczych, jeżeli chodzi o rośliny. Wiem, że Kaufland też ma ciekawą ofertę i Netto oraz Dino. To są sklepy, w których naprawdę można było kupić całkiem sporo ciekawych odmian roślin i naprawdę w dobrych cenach, ale no te biedronkowe filodendrony, no to było, powiedzmy, ja się nie miałam prawie powstrzymać, żeby ich nie wziąć, bo są przepiękne. To widać, że sadzonki są naprawdę no bardzo ładne. Zdrowe. No i udało się, że widzimy te nowe liście, te nowe przyrosty, pomimo tego, że było minus 7, no to dotarły w tym transporcie bez uszczerbku, a to już jest, jak ja dla Was nagrywam, chyba 3 dni po tych zakupach, także myślę, że gdyby tam jakieś uszkodzenia miały się na tych roślinach pojawić, że jakieś jednak z mrozu coś by jednak ten mróz podgryzł któregoś z liści, to myślę, że już by to było widoczne, a wszystko wygląda na to, że jest w porządku, więc naprawdę jestem mega zadowolona z tych zakupów, a przy okazji polecam Wam właśnie taki koszyk termo na zakupy. Jeżeli kupujecie rośliny, to naprawdę jest świetne rozwiązanie, bo można je mocno tak jakby tak ochronić od tych chłodnych jakichś przewiewów, bo my jesteśmy w stanie to zamkiem dość szczelnie zamknąć, także polecam. Jest to sposób przeze mnie wypróbowany i mam nadzieję, że w Waszym wypadku też się spisze, a myślę, że w wielu domach takie kosze zakupowe są, tylko warto pomyśleć o nich też jako o miejscu, jako pojemniku do transportu właśnie roślin na czas przewiezienia ich do naszych domów. Także to jest pierwsza część, to są moje mikansy. Ja mikansa rzeczywiście miałam, ale mój mikans był taką maleńką sadzonką jednopędową, którą tutaj potem tak owinęłam dookoła doniczki, poprzypinałam spinkami, żeby się ukorzeniał. No i tam troszkę liści przez ten rok, jak go mam, wytłoczył. Nawet szczyt obcięłam, szczyt oraz 2 węzły za nim i ukorzeniłam, więc mam jeszcze taką sympatyczną małą doniczkę. Natomiast ja tą sadzonkę, taką bardzo lichą, bardzo malutką, kupiłam, taką prawie nieukorzenioną, kupiłam za 20 parę złotych rok temu chyba, więc wychodzi na to, że no równie dobrze można było po prostu poczekać, aż się te rośliny trafią, natomiast no, była to roślina na mojej wishliście, bardzo chciałam jakiegoś welwetowego filodendrona w swojej kolekcji. A ten filodendron miał się właśnie pojawić, dlatego że w zasadzie najbardziej to marzyłam o jeszcze innej roślinie. Od samego początku moje serce skradł właśnie ten filodendron, czyli filodendron melanochryzum. Jest to przepiękna welwetowa odmiana. Tutaj mam taki malutki szczyt, który udało mi się kupić. Był to prezent mój urodzinowy. Mama moja powiedziała, że mam sobie wybrać koniecznie jakąś na urodziny jakąś roślinę, bo powiedziała, że absolutnie to coś muszę jeszcze na pewno mieć na właśnie mojej liście, co chcę mieć, więc znalazłam ofertę takiego dość taniego szczytu, bo był dość mocno mechanicznie pouszkadzany, ale to nie przeszkadza, ukorzeni się w porządku. Myślę, że w najbliższym czasie będą kolejne liście się pojawiały, a tutaj właśnie ta mała sadzonka mikansa. Możecie sobie porównać. Są to trochę podobne rośliny, natomiast one się zdecydowanie różnią. Zrobiłam też, już jest na kanale wcześniejszy film właśnie, w którym robię bardzo dokładne porównanie tych sadzonek, czyli sadzonki właśnie melanochryzum i sadzonek tych mikansa. Na etapie, zanim je ukorzeniałam, tam wszystko można pooglądać, każdy, można powiedzieć, każdy
każdy aspekt łodygi, ogonka i wszystkiego. Natomiast taka najważniejsza różnica to jest taka, że melanochryzon ma zdecydowanie jaśniejsze i bardziej kontrastowe nerwy. U mikansa one są kontrastowe, są widoczne, natomiast są zielone. U melano one są takie jaśniejsze, takie bardziej idące w odcień kremowy. I spody liści. W przypadku mikansa one są takie brązowo-czerwonawe, natomiast u melano te spody liści są takie jaśniejsze, takie trochę idące w odcień, taki bardziej kremowy. Dlatego te sadzonki, myślę, to gdzieś bardzo dobrze obrazują, że no, widać pewne cechy wspólne, pewne podobieństwo, ale też widać te różnice. Obie rośliny są wspaniałe, no ta ze względu na cenę to myślę, że jest bardziej dostępna. Natomiast melanochryzum też bardzo, bardzo dziś te ceny mocno się zredukowały w ostatnim czasie i no, pozytywnie gdzieś to odbieram, że ta dostępność się zwiększa. No i przede wszystkim tutaj też zwiększają się liście. Bo o ile u mikansa, no jeżeli będziemy go prowadzić na jakieś podporze, to te liście będą minimalnie trochę większe, no to jednak ten rozmiar nigdy nie jest jakiś specjalnie spektakularny. Natomiast w przypadku melanochryzum, no to mamy szansę dostać takie duże, welwetowe poduchy. No i mam nadzieję, że moja roślina dotrwa do takiego momentu i będę mogła się cieszyć właśnie piękną, dużą, solidną rośliną, także wraca do swojego pudełka takiego plastikowego, do takiego swojego mini akwarium. Przy okazji ten biedaczek z Allegro, jak już go mam pod ręką, to Wam pokażę, żyje. Żyje, ale naprawdę, co to za życie. Także żegnamy mojego filodendrona, te biedronkowe, naprawdę wspaniałe. Jestem ciekawa, czy Wam się udało jakiegoś złapać, upolować, czy może potrafiliście i po prostu już w Waszej biedronce było całkiem pusto. Ja jeszcze poza moim ulubionym mikansem, który chyba faktycznie jest jedną z takich moich najbardziej ulubionych roślin, upolowałam coś, co miałam bardzo dawno na mojej wishliście. Roślina, o której bardzo długo myślałam, parę razy przymierzałam się do zakupu, za każdym razem znajdowałam milion powodów, dla których jednak jej nie kupić. I tym razem była. Nie kupiłam. I ten filodendron to nie jest Pink Princess, tylko to jest filodendron Scandens Lemon Lime. No piękne. Znowu kupiłam 3 sztuki. Także możecie porównać. Po prostu atak świeżości. I orzeźwienia takiego lamonkowego. Przepiękne. Przepiękne rośliny. Naprawdę te sadzonki są no, w znakomitych cenach, w znakomitej formie. No, widzimy, że no, biedronka naprawdę ma gdzieś bardzo dobre dojścia do super roślin. Oby tak dalej. No, gdzieś dla mnie to jest taki, sobie ja to tłumaczę, takie zastępstwo i pocieszenie za tego Malaya Gold, właśnie z tych maluszków allegrowych, które przyszły po prostu och... Mikruski i niestety z trzech dwa padły. Padł Malaya Gold oraz padł książę, padł Prince of Orange. No i tak brakowało mi gdzieś tej żółci, którą chciałam gdzieś jakąś taką lemonkę właśnie słoneczną. No i udało mi się właśnie te filodendrony trafić w biedronce, więc sobie wzięłam trzy sztuki mikansa i 3 sztuki właśnie tej wersji lemonkowej. Uważam, że to były naprawdę świetne zakupy, z których jestem bardzo zadowolona. Jestem ciekawa, co Wy kupiliście. Ja powiem tak, u mnie w biedronce chodzi o Pink Princess, to śladu i słychu zero. Nie było nic. Powiem tak, nie jeździłam po biedronkach w okolicy, nie zaglądałam, czy są w innych sklepach. No do mnie najprawdopodobniej chyba nie dojechały w ogóle, mam wrażenie. Bo nie wydaje mi się, żeby gdzieś były. Były takie mini, takie szósteczki właśnie, taki miks. Podejrzewam, że to po prostu był element jakiegoś miksu. Były takie małe birkiny, więc nie wiem, kto takie malutkie birkiny w tej cenie kupi. Podejrzewam, że jak pójdę na następne zakupy, to może będą te birkiny dalej stały i czekały na zmiłowanie. Gdzie często naprawdę przepiękne sadzonki birkinów się trafiały. Właśnie też w cenie około 15 zł, czy tam 12, a tutaj w tym momencie takie maluchy, no to akurat tych birkinów to wątpię, że się znajdą chętni, a tych Pink Princess, muszę przyznać, nie było. Pytałam też kilka innych osób, czy im się udało trafić na nie i pytałam też na Instagramie i powiem szczerze, że nikt mi nie potwierdził, żeby w swojej biedronce znalazł Pink Princess. Słyszałam, że podobno były słabo wybarwione.
Spodziewam się. Nawet byłabym skłonna uwierzyć w taką teorię, że ten miks tych filodendronów malutkich, to właśnie te Pink Princess może tam trafiły właśnie faktycznie z odrzutu, które miały trafić na przykład do innych sklepów, tak jak do Obi, i na przykład jakaś kontrola jakości i pewne egzemplarze, które się na przykład nie załapały na tamten transport, to właśnie trafiły do takiego miksu, a ten miks trafił do Biedronki i można powiedzieć, że się zrobiło Pink Princessowe szaleństwo. Ale nie płaczę jakoś za tą Pink Princess za te 10 zł. Widziałam Pink Princess dostępne w Obi, zarówno te mniejsze właśnie w cenie niecałych 50 zł, tam chyba 47 zł kosztowały. Były nawet niektóre ładnie wybarwione, ale i były też te duże za 120 zł i to w tych 120 zł nawet były takie naprawdę, niektóre liście wyglądały tak dosyć sensownie, plus były też takie, które miały tak by tą dużą roślinkę i takie małe roślinki, można powiedzieć, gratis, gdzieś takie babyki faktycznie gdzieś swoje z boku. Nie zdecydowałam się na zakup. Czy kupiłabym tam za 8 zł w Biedronce? Pewnie tak. Gdybym trafiła w Biedronce faktycznie za 8 zł Pink Princess, to bym może spróbowała na tej zasadzie. Zobaczmy, co z tego będzie. Nawet by była słabo wybarwiona, to może bym po prostu w ramach takiego eksperymentu, jak ta roślina się rozwinie za jakiś czas, ale muszę się przyznać, i to jest pewnie niepopularna opinia, mi się Pink Princess nigdy specjalnie nie podobała. O ile podobają mi się poszczególne liście na tej roślinie, to nie podoba mi się jej pokrój. I to jest mój największy zarzut dla tej rośliny i taka największa wada, którą ja dostrzegam, to po prostu nie podoba mi się pokrój tej rośliny. Gdyby Pink Princess miała pokrój taki jak Birkin, czyli by sobie rosła tak bardziej kompaktowo i te liście były w takiej bardziej rozecie rozłożone, to myślę, że patrzyłabym na Pink Princess bardziej przychylnym okiem, a tak to muszę przyznać, że no, ta odmiana jakoś nie skradła mojego serca. Natomiast nie odbieram jej tego, że jest naprawdę księżniczką, jest księżniczką Instagrama i jak niepodzielnie rządzi na Instagramie od wielu, wielu, wielu lat Monstera Variegata, to rzeczywiście na drugiej lokacie, myślę, plasuje się jej różowa wysokość, księżniczka Pink Princess, więc jeżeli udało Wam się kupić, czy to w Obi, czy w Biedronce Pink Princess, napiszcie w komentarzu. Jestem bardzo ciekawa tego, czy Wasze egzemplarze są ładnie wybarwione, czy na te wybarwienie będziecie w jakiś sposób czekać, będziecie je spróbować jakoś tak zachęcić do tego na przykład dużą ilością światła. Słyszałam, że to jest skuteczna metoda akurat w przypadku Pink Princess i że zdecydowanie lepiej poczekać na ładne liście niż ciąć na poszczególne węzły, że to jest to nieco inaczej ten mechanizm dywarygacji chyba działa w przypadku tej rośliny niż w Monsterze. Dajcie znać, a ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Jestem ciekawa tego, co Wy upolowaliście w Biedronkach, czy w ogóle zaglądnęliście do sklepów, czy stwierdziliście, że to, co macie już na Waszych parapetach, to już i tak dawno się gdzieś wysypuje kramzyt u mnie dzisiaj. Ja Wam, kochani, za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam Was do zobaczenia może któregoś z wcześniejszych filmów, jeżeli dopiero trafiliście na ten kanał. Na kanale jest ponad setka filmów o roślinach, o tematyce roślinnej. Serdecznie Was zapraszam do tego, żeby na nie zerknąć. Jeżeli lubisz właśnie filmy o tematyce roślinnej, to pamiętaj, że możesz ten kanał zasubskrybować, kliknąć ikonkę dzwoneczka, wtedy nie przegapisz żadnego z nowych filmów. A ja dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję. Życzę Wam, kochani, wszystkiego zielonego. Cudownego dnia, cudownego wieczoru i do zobaczenia wkrótce. Pa, pa! A dla tych, którzy zostali do końca, będzie jeszcze bonus, czyli zjazd rodzinny filodendronów, ponieważ pojawia się egzotyczny Brazil, słoneczny lemon lime i głowa rodziny filodendron scandens w formie tej zielonej. Także tutaj wszystkie opcje kolorystyczne, tutaj go włożyłam do góry. Ciekawa jestem, która jest Waszą ulubioną. Tak się prezentują obok siebie. Myślę, że mimo wszystko, żeby sobie nie kradły show i nie zabierało jedna drugiego uroku, to myślę, że jednak mimo wszystko lepiej je eksponować gdzieś odrębnie. Natomiast ja każdą z tych odmian bardzo lubię. Ciekawostka na temat Brazila jest taka, że był on odmianą licencjonowaną, natomiast te patenty już wygasły i dlatego właśnie Brazil jest już tak, myślę, szeroko dostępny. I dość niedrogi. A tutaj jeszcze raz cała rodzinka. Jeszcze raz, kochani, wszystkiego zielonego. Do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!